Krowiec Gatora. Żeby nie było modelu. Nazwy modelu. Może będzie w środku. No jaki to jest model tego pokrowca? Z płomieniami chyba trzeba by znaleźć po prostu. Widzę, że to nie ma nic. Cześć, to ja. Jeszcze raz. Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Pokazuję wam pokrowiec firmy Gator, Alligator. Logo mamy. Takie mało dyskretne logo, pokazane na nagłówce, prawda? Cóż tutaj? Zamek jest naturalnie porządny, jak widać. Porządne tutaj te są te zaczepy grube. Uchwyt na rączkę, takie, no, żeby trzymać sobie. Dwa uchwyty, mocno przyczepiane tutaj, widać, jakimiś takimi nitami wewnątrz. Zamek się otwiera nam aż do końca właściwie, czyli możemy pokrowiec otworzyć całkowicie. Tak, cyk. Wjechałem do końca. No tak, do końca. No możemy otworzyć właśnie całkowicie. No, w ten sposób. Tak, wzmocnienia standardowo, wzmocnienia z materiału grubszego, tutaj gdzie mamy główkę gitary, prawda? Wszystkie elementy metalowe, wystające struny. Wzmocnienie mamy także, jak wam już mówiłem, na te uchwyty. Tutaj akurat z tej strony nie widać, ale to czuć w dotyku, że jest właśnie są te porządne te wzmocnienia, nie tylko przyszywane, co jeszcze dodatkowo tak jakoś nitowane wewnątrz. Tutaj mamy właśnie taką gładką, miękką powierzchnię, no pianka 10 mm, więc chroni w miarę od jakichś takich czynników zewnętrznych, jakichś ewentualnie nawet takich stuknięć może bardziej będzie chroniła. Tutaj mamy też materiał taki gładki, fajny, który będzie nam nie będzie rysować korpusu, prawda, i wszystkich elementów lakierowanych w gitarze. Zamki fajne, widzicie tutaj te, jeszcze dodatkowo takie są kolorowe, takie śmieszne, takie breloczki, wisiorki, takie coś, no nie wiem, tak tutaj wsadzone jest. Tutaj fajny element właśnie, to myślę, że to jest ten właśnie Burning Flames, o takie coś. Myślę, że taki też fajny dodatkowy element, który w paskach, fajny element, który w gitarowych takich pokrowcach, no rzadko kiedy można spotkać, więc taki troszkę odróżniający się od innych pokrowców. Cóż tu mamy? Olbrzymią kieszeń, naprawdę mega wielką kieszeń. Mega wielgaśną, gdzie zmieści się bardzo dużo rzeczy, ewentualnie jakiś nawet efekt wejdzie. Więc tutaj tyle. Jeszcze tak, mamy tutaj uchwyt. Na plecy możemy sobie na ramiona zarzucić, prawda? Regulowany, wzmacniany, tutaj jeszcze jakieś tutaj dodatkowe są elementy. Tutaj mamy też właśnie zaczepy porządnie, wszystko przyszywane tutaj i wzmacniane, więc no jest naprawdę solidne. No myślę, że właściwie jeśli ktoś chce się troszeczkę wyróżniać na tle otoczenia innych gitarmenów, to warto zakupić coś takiego. Tak więc papatki.